Jesteśmy jednością we dwoje. To jest fascynujący, piękny, piękna perspektywa, fascynujący fakt, wydarzenie, które może nas ubogacać. Jest jeszcze właśnie droga do dodatkowa, do zrealizowania piękna tej drogi sakramentalnego małżeństwa. To jest łaska Boża, pomoc Boża. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii, kiedy widzimy w tym krótkim fragmencie, bardzo charakterystycznym, widzimy tych ludzi, którzy przychodzą z Matką Najświętszą, przekonani, że On przerwie wszystko, bo Jego Matka przyszła, przerwie nauczanie, przerwie ten kontakt z ludźmi, do którego ma prawo dokonać tej przerwy właśnie i pójdzie na rozmowę z Matką Najświętszą. A Pan Jezus nie. Pan Jezus pokazuje, że i Matka Najświętsza służy Bogu. I On właśnie dlatego ją ceni, że ona włączona jest nierozerwalnie w ten wysiłek, w ten trud i w to piękno służby Panu Bogu. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego, ale którzy słuchają z wiarą. Bo na Pana Jezusa trzeba patrzeć z wiarą. Ona patrzyła z wiarą. Ci ludzie patrzyli na Pana Jezusa własnym, troszkę niekiedy może egoistycznym spojrzeniem zaciekawienia czy interesu, co by nam powiedział ciekawego, w czym nam pomoże, z czego nas uzdrowi, a jaką korzystną drogę w tym wymiarze ludzkim nam pokaże. Maria wiarą służy. Pan Jezus do tego słuchania przez wiarę, tego zjednoczenia się z Jego nauką nas zaprasza i małżeństwo, rodzina ma dodatkową pomoc i szansę rozwoju, jeśli właśnie buduje na tym zaufaniu do Pana Boga, jeśli wprowadzi do relacji między siebie, między małżonków i dzieci, jeśli wprowadzi Pana Boga. Ta konferencja dzisiejsza, którą też wysłuchałem z zainteresowaniem, dała taki przegląd spojrzenia wprawdzie odważnego, ale i praktycznego takiego spojrzenia, rozeznania możliwości, szans pięknych w budowaniu tej wspólnoty, tej jedności małżeńskiej. Ja myślę, że trzeba mieć odwagę zobaczyć, że dzisiaj ten wielki skarb, jakim jest rodzina, jakim jest ta więź małżonków, jest jednak wielkim punkcie w centrum zainteresowania także od strony negatywnej, obserwując atak na rodzinę, na małżeństwo dzisiaj, jesteśmy zdumieni, Kościół i wszyscy uczciwi ludzie, nie tylko wierzący, są zaniepokojeni, bo to jest wyraźny cel, co chce się dzisiaj ideologiami różnymi, chociażby teraz ideologia gender. To jest chęć unicestwienia koncepcji rodziny, małżeństwa jako jedności mężczyzny i kobiety. Już Prus, a pisarze, poeci mają takie wizje, już Prus w swojej lalce pokazywał Rzepeckiego, który tęsknił za przyjściem socjalizmu, jak pamiętamy, z tej lektury mówił, o, to będzie wszystko wspólne, będziemy mieli. Żony będą wspólne, stary kawaler, więc łudził się. No właśnie, ale to była przestroga swoista. Proszę zobaczyć, że właśnie są ideologie. Komunizm też był taką ideologią, która posiała wielki siew, lewica ideologiczna, która nie liczy się z sumieniem. Tak jak każda ideologia, która nie liczy się z sumieniem, nie ma odwagi rozeznawać i nazywać dobra, dobrym, a zła złem, jest bardzo zawsze niebezpieczne i właśnie ona też lekceważy prawa jedności małżeńskiej, rodzinnej, rozwoju rodziny właśnie jako tej podstawowej, przez Boga zaplanowanej. To nie jest tylko dla Kościoła katolickiego, to dla każdego człowieka zaplanowana wizja rozwoju człowieczeństwa. Bo człowiek się nie rozwinie przez
przez reagowanie, przyjmowanie wszystkich bodźców, co człowiek się rozwinie przez integrację, przez scalenie tego, co w nim z ciała i w tego, co w nim z ducha, tego aspektu życia ziemskiego, ale i pamięci na to, że to życie ma przejść do nadprzyrodzoności już teraz, żeby kiedyś kontynuować szczęście z Bogiem w niebie. Myślę, że jest potrzebny radykalizm też w rozpoznaniu rzeczywistości, w której żyjemy, żebyśmy widzieli, czego unikać i pomogli tym, którym kochamy szczególnie, współmałżonkowi, ale dzieciom, wnukom, żebyśmy mieli odwagę pomóc w rozeznaniu prawdy. Dzisiaj widzimy, że dokonuje się pewne próby, są przekonania, zamiany treści pojęciom, które do tej pory przyzwyczailiśmy się dawać. Dzisiaj próbuje się usunąć na przykład słowo grzech. Nie istnieje grzech w ustach tych pewnych środowisk liberalnych dzisiejszych, które moralnie liberalnych, tych libertyńskich, wykreśla się. To mówi się, no, niepowodzenie może być, może no, jest piękno, albo brzydota, są różne, próbuje się inaczej, a trzeba nazwać, że to, że rama duchowa, którą się zadaje, to jest właśnie odejście od tego, od tych Bożych przykazań. Dzisiaj próbuje się wymówić ludziom, że no nieudane małżeństwa, no naprawdę trzeba je zawiązywać. Nieprawda, to jest też nieprawda. To jest mit, który wszedł też do naszych rodzin. Widzimy, ile jest dzisiaj tych takich młodych par, młodych ludzi, którzy łączą się w związek i kohabitacja, wspólne zamieszkanie. Już nieraz pytam ludzi, jak córka, syn, no i jak tam żyje, mają dzieci, pobrali się, są małżeństwem. No nie, żyją ze sobą, już mają dzieci, żyją ze sobą. I to matka, ojciec nie może spokojnie patrzeć na to. Musi pomóc dziecku zrozumieć od początku piękno właśnie tego zaangażowania całym sercem w tę drogę, na którą się wybiera, żeby te dzieci, wnuki nie były nieszczęśliwe, poranione, że potem się rozchodzą. Dzisiaj słyszę z tych statystyk przeprowadzanych, a niedawno taką książkę, jeden z tych rzeczywiście porządnych dominikanów, ojciec Potocki, wydał książkę, która daje analizę także tu w naszej rodzinie diecezjalnej, tu na Podkarpaciu analizę, przeprowadza pojęć wśród młodzieży oceny małżeństwa. Na przykład więc 70% uważa współżycie przed małżeństwem za uzasadnione. Słyszeliśmy to świadectwo właśnie, czystość przedmałżeńska, nie, to jest dyscyplina, to jest przygotowanie do godnego małżeństwa. Potem 15-20% wśród młodzieży uważa, że współżycie przedmałżeńskie, jeśli się kocha, to nie jest grzech wcale. Jak się kocha, to się to nie jest grzech. Nie, to właśnie jeśli kochasz, to rzeczywiście powinieneś uszanować tę drugą stronę. Nie przekreślać Boga razem z tą drugą stroną, nie zmuszać tej drugiej strony do poniżenia się przed Bogiem i przed sumieniem własnym, ale do podźwignięcia. Myślę też, że właśnie poczęcie, potem kolejny mit, który wchodzi. Zobaczcie, to jest dramat wielki, że kolejne dziecko to uważa się często uważa się za wpadkę, za nieszczęście. A wielodzietną rodzinę, no to co, to wy nie wiecie, jak się to robi. To nie jest naturalne współżycie, to nie jest metoda katolicka na niepoczęcie. Chrześcijański styl małżeństwa to jest przyjąć każde potomstwo, którym mnie Bóg obdarzy, jeśli tylko mogę je przyjąć, jeśli są racje pozytywne.
właśnie ograniczyć chęć przyjęcia kolejnego dziecka. Ja nie chcę powtarzać, bo kiedyś mówiłem już w diecezji ze dwa razy, powtarzałem, jak właśnie mój kardynał kiedyś w Rzymie, gdzie pracowałem, ja się pojechałem pochwalić mu, że spotkałem rodzinę wielodzietną u nas, w naszej, i taką normalną, nie żadną patologiczną, gdzie było 18 dzieci. I mówię temu kardynałowi, że właśnie jeszcze są ludzie odważni, sumienia, prosta rodzina, ale tam jest koordynacja, współpraca, tam nie ma nędzy, to jest no, skromna, ale godna rodzina. A kardynał tak mnie słucha i mówi, ja jestem 22. On jest 22. Emigracyjna rodzina. I pierwsze dziecko, które się urodziło, to było zagrożenie życia matki. Lekarz kazał natychmiast rozstać się z myślą o kolejnym dziecku i tak dalej, bo ona była słaba. 22 się urodziło. Proszę zobaczyć. Ale to nie chodzi o to. Myślę, że idea, że właśnie, że kolejne dziecko, boją się ludzie ciąży. Boją się ludzie dziecka, to jest spadka, to jest nieszczęście. Tak jest uważane w wielu rodzinach. Myślę, że to nie jest chrześcijańskie spojrzenie. To nie jest spojrzenie Matki Najświętszej, która przyszła słuchać Jezusa. On o tych sprawach mówił. I dzisiaj katolicki ojciec, katolicka matka, małżonek, małżonka, musi się zdobywać na myślenie kategoriami Pana Jezusa. Myśleniem wiary. To jest bardzo ważne. To samo na antykoncepcję, bo przecież to jest też właśnie jako okazję do samodyscypliny, do pracy nad sobą. Zresztą to słyszeliśmy. Bez tego zaangażowania będziesz zdenerwowany, będzie to nerwy. A jeśli będzie motywacja w samodyscyplinie, to ja ofiarę niosę. Ja, miłość ofiarna liczy się. I ja rozwijam moją relację z drugim człowiekiem przez miłość ofiarną. Jeśli ja jestem zdenerwowany na księdza, który mnie tam coś nadepnął na odcisk, ja mu to okażę zaraz, to zrujnowałem relację. A jeśli ja się opanuję, udam, że mnie to nie dotyczyło, to on za 5 dni, czy za 5 miesięcy, czy za 5 lat przyjdzie i powie, ksiądz biskup, mnie się nie gniewać, wtedy się wykupiłem. Tak, taka jest droga i to wtedy masz satysfakcję, żeś budował dobrą relację. Myślę też, że to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli budować tę jedność małżeńską, żebyśmy umieli budować właśnie na sumieniu. Dlatego ta codzienna modlitwa. Dzisiaj ten kryzys małżeństwa, kryzys rodziny współczesnej, a w Polsce to już co trzecie małżeństwo, nawet już przekracza się to, co trzecie małżeństwo się rozbija, rozpada. To jest dramat. Jesteśmy na wielkim, niebezpiecznym zakręcie. Możemy go przezwyciężyć nie po ludzku, bo po ludzku wyliczone, że żadne społeczeństwo, żaden naród, jeśli dzietność spadła niżej 1,2 dziecka na jedną kobietę średnio, to się już nie mogą dźwignąć. To jest wymierające społeczeństwo. To jest od wieków tak było sprawdzone. Tylko Boża łaska może nam dzisiaj w Polsce pomóc. Trzeba tę łaskę Bożą prosić, żebyśmy się zdobyli na tę ofiarną miłość. Bo wynarodawia się naród nie dlatego, że materialnie jest słabo z nami. Nie. Jest materialnie coraz lepiej. Już nie ma gdzie samochodu zaparkować, jak dobrze wiemy. Dowód, że warunki się poprawiają, tylko miłość umiera. I coraz większe mieszkania i coraz mniej miejsca dla matki starej, dla ojca starego. Coraz więcej krzyk wołania o domy pomocy społecznej. To jest wynaturzone spojrzenie na rodzinę. Rodzina, małżonkowie muszą mieć miejsce i dla dziecka, i dla starych rodziców. Myślę, że to bardzo ważna rzecz. Bez codziennej modlitwy, wspólnej, codziennej modlitwy nie ma przekazu wiary, nie ma przekazu tego zaufania do Pana Boga. Bez codziennej rozmowy w
rozwoju relacji międzyludzkich. Myślę, że trzeba koniecznie postawić sobie pytanie, czy właśnie my z wiarą patrzymy na nasz sakrament małżeństwa. Czy my z wiarą wiemy, czy my zdajemy sobie sprawę, czy my wierzymy, ale mocną wiarą, że Pan Jezus jest tam, gdzie dwoje albo troje, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Jego imię. Nie ma piękniejszej formy jedności, jak jedność sakramentalna małżonka. Dwoje w imię Jego się zgromadziło. Tam On jest i nie wolno mi Go wyrzucać. Mam z Nim kontakt nawiązywać. To jest wielkie przesłanie. Czy ja naprawdę wierzę, że On jest pośrodku nas? To jest bardzo ważne. Ja też myślę, że w naszym kapłańskim życiu my musimy też ten wysiłek jedności z Chrystusem budować na tym wzorcu małżeńskim. Pan Jezus Kościołowi postawił małżeństwo jako ten wzór tej jedności. Ale właśnie, czy my z Nim potrafimy budować taką jedność? Musimy z Nim mieć czas na rozmowę, na modlitwę. Ksiądz, czy biskup, czy papież, który by się nie modlił, na szczęście słyszymy od tego papieża, od kolejnego papieża, módlcie się za mnie, ciągle przypominaj, za mnie się modlcie. I kontakt z Panem Jezusem. Jeśli ja nie miałbym kontaktu z Jezusem osobowego, osobistego, nie miałbym czasu na adorację, na kolejną godzinę adoracji, przebywania z Nim sam na sam, nie będzie się rozwijała ta relacja. Podobnie w małżeństwie, w rodzinie. Jeśli my nie mamy dla siebie czasu, będzie przymierać. Bo wiarę trzeba kształtować na ludzki sposób i rozwijać. Pan Bóg przyjdzie z pomocą, jeśli my właśnie zauważymy i będziemy przeżywać tę obecność z Panem Jezusem na co dzień w tym właśnie duchu radości i szans i możliwości. To jest to właśnie wielkie zaproszenie. Po to przyszliśmy tu do kościoła dzisiaj, żeby sobie powiedzieć o tym, że chcemy, żeby to nasze małżeństwo, małżeństwo naszych dzieci, wnuków się udawało. I że chcemy pomagać tym najbliższym naszym w wypracowywaniu, w uformowaniu tej wizji radosnego, szczęśliwego małżeństwa. I że wiemy, że nie jesteśmy sami na tej drodze. Że trzeba zaprosić, a nie przeżywać żywą obecność Chrystusa między nami właśnie w tym życiu rodzinnym, w tym życiu małżeńskim. Bo w Jego imię zostaliśmy.